No siema ludziska, z tej strony Kamil. Słuchajcie, zostały mi już tylko dwie dostawy. Na początek pojedziemy sobie do firmy, która sprzedaje paliwo z olejem, a potem to, na co wszyscy czekamy, czyli kolejny wypad w góry. Tym razem pojedziemy sobie na norweską farmę, żeby dostarczyć okna, a stamtąd będzie już bardzo blisko do jeziora w górach, a tam standardowo będzie okazja, żeby polatać dronem i obczaić sobie okolice. Także będzie jazda, będą widoki, polatamy dronem, zainteresowanych zapraszam. Słuchajcie, nie wiem czy widzicie, ale nad tym białym domem po lewej stronie widać skocznię narciarską. Tutaj na terenie Norwegii jest ich bardzo dużo, ta już nie jest używana, widać, że zarosła już drzewami, ale tak samo kiedyś jak my za dzieciaka biegaliśmy na sanki, tak samo tutaj miejscowi mieszkańcy spotykali się na weekendy i skakali sobie na tej skoczni. No, myślę, że to maksymalnie K15, nic większego. Postaram się później wrzucić Wam szybki lot nad nią, a tymczasem zaczynamy sobie podjazd do naszej firmy. Lecimy z tematem. Dość szybko udało nam się dotrzeć na miejsce, także podjeżdżamy pod bramę i rozładowujemy nasz towar. Parkujemy i widzimy się na rozładunku. Pierwsze miejsce rozładowane, teraz powoli będziemy jechać w kierunku drugiego, także widzimy się nieco bliżej. Jazda! No witam ponownie, właśnie wyjeżdżamy ze stacji benzynowej, paliwa mamy pod korek, także możemy zacząć wspinaczkę na naszą farmę. Przed nami 8,5 km jazdy pod górę. Zaraz to zobaczycie, 8 stopni w górę, także zaczynamy.
No i skończyły się nasze wojaże. Przed nami traktor i nie ma za bardzo jak go wyprzedzić. Nie wiem, czy wiecie, ale w tamtym roku w zimę miałem tutaj ciekawą przygodę. Mianowicie miałem do dostarczenia sprzęt AGD. Takie totalne kombo, nie? Lodówka, kuchenka, pralka i zmywarka. Cztery rzeczy. No i to było po przeciwległej stronie góry. W taką już srogą zimę, że śnieg był, powiedzmy, po pas w górach. No i wspinaczkę zacząłem z dołu w łańcuchach. Wspinałem się pod tą górę dość solidnie. Udało się nawet w miarę bezpiecznie wjechać. Udało się nawet rozładować ten towar na miejscu. Ale w momencie, kiedy musiałem zjeżdżać, o, pan chce nam tutaj trochę chyba pomóc. W momencie, kiedy musiałem zjeżdżać, musiałem gdzieś zawrócić, bo zjazd z takiej góry na wstecznym, no, jest trochę ryzykowny, no bo niestety samochód bardzo szybko wpada w poślizg i tył zaczyna uciekać w kierunku albo przepaści, albo rowu. Więc podjechałem jeszcze ze 300 metrów w górę. No i o dziwo nawet znalazłem takie miejsce, gdzie wydawało mi się, podkreślam, wydawało mi się, mogę zawrócić bezpiecznie. Wjechałem tam przodem. No i w momencie, kiedy chciałem wycofać na drogę, z której przyjechałem, samochód utknął niestety przede mną w śniegu. Nie było już drogi, a przednie koła zaczęły mi tam ze skarpy wpadać w dół. Więc gdy próbowałem wyjeżdżać, samochód zaczął się obracać w kierunku drzew. No i tak utknąłem na wielkiej sośnie. Tutaj zobaczycie szybkie zdjęcie, jak to wyglądało. Powiem wam uczciwie, że musiałem szybko pobiec do sąsiedniej chaty po łopatę i godzina ciężkiego łopatowania w śniegu przede mną. Odkopałem samochód, popodkładałem jakieś znalezione kłody i powiem wam, że udało mi się stamtąd wyjechać, ale tam już myślałem po raz pierwszy, że będzie musiał po mnie przyjechać Viking, czyli taki samochód specjalistyczny, który wyciąga te wszystkie ciężarówki z śniegu. Także powiem wam, że moje takie pierwsze doświadczenia z norweską zimą były dość ekstremalne, ale nauczyło mnie to trochę pokory i myślę, że w tą zimę takie akcje może mnie ominą, a może nie, no zobaczymy. Także taki krótki przerywnik, a my jesteśmy w połowie drogi na farmę, lecimy z tematem dalej, jazda.
Okej. I wydaje mi się tak. Musimy zjechać z drogi głównej w ten shooter. Także ostatnia prosta przez las. I jesteśmy na miejscu. To podskakiwanie samochodu spowodowane jest tym, że w zimę tutaj ciągniki, samochody ciężarowe jeżdżą w łańcuchach i robią takie kolejny, a później no niestety trzeba czekać do następnej zimy, aż to się wszystko wyrówna. Ale spoko. Ja lubię taki norweski offroad. Taka jazda po mieście jest strasznie nudna. Tutaj natomiast macie naturę na wyciągnięcie ręki. Jeszcze brakuje tylko jakiegoś dzikiego zwierza, który by nam tutaj chciał na drogę wyskoczyć. A mieszkają tutaj łosie, jelenie w większości. No i sarny oczywiście, jeśli chodzi o te mniejsze. I witamy na farmie w lesie. Pani już na nas czeka, wie, że przyjedziemy. Także pewnie zaraz gdzieś nam wskaże, gdzie się mamy zatrzymać i rozładować te okna. Ale tu ślicznie, zielone pole, jeszcze nieskoszona trawa. Że niby tam do tyłu? Chyba tak. Ale tu ciasno, kurczę, już mam z prawej strony ten płot. A nie chciałbym tej kobicie go rozwalić. Także powolutku, powolutku. Z tej strony nawet spoko. No to będzie zabawy trochę. Teraz do przodu. Okej, jeszcze raz. I wjedziemy do tej dziury. Okej, tutaj staję i widzimy się na rozładunku. Udało się. Przed nami 5 km do jeziora. Nie byłbym sobą, gdybym tam nie podjechał. Także widoki, widoki, widoki. Zapraszam. We'll be right back.
dobra, starczy tej jazdy, szukamy jakiegoś miejsca, żeby się zatrzymać i lecimy.